Witajcie, moi drodzy, znów u siebie i znów siedzi i nic nie robi. Siedzi i głupoty godą. To jest oczywiście żart. Cały tydzień miałem mocno godziny, powiedzmy, naciągnięte, także dzisiaj sobota, jak to ten materiał przygotowywuję. Wstałem przed południem, przyznaję się. Tu zastąpiłem kilka notatek, o czym dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Pierwsza sprawa, maszyny i odnośnie chlapania. Poradziłem się z tym. Zobaczcie, jak teraz wygląda woda. Jest kartka papieru przyłożona i kartka jest sucha, zobaczcie sami. Także ja się z tym uporam, jakby coś to piszcie, może pokażę. Parę złotych mnie to kosztowało. Kolejna sprawa z tą maszyną. Ściąłem jeszcze raz 45 stopni. Tym razem chyba widać, że nie ma tu osób trzecich, nie ma ciężarów na tej płytce. Jak wyszło, to zobaczcie. Kolejna sprawa, na obecnej inwestycji, gdzie pracuję. Pozdrawiam tam oczywiście drugą ekipę i kolegę. Piąteczka. Stosowałem właśnie system, który kiedyś tu wam przedstawiałem. Twist level. Jak się spisuje takie krótkie ujęcie, bo zacząłem właśnie tam układać taką deskę właśnie. Chyba to jest 15 na 90. Tylko na narożnikach naprawdę się to sprawdza. W poprzednim filmie tam jest link, gdzie macie upusty oczywiście, także też zapraszam. Co to następna sprawa? Aha, w międzyczasie zacząłem nową inwestycję. Zapraszam na kilka słów. Jedziemy od dołu. Jak widzicie, mam do wykonania tutaj zabiegowe schody. Tak to wygląda z perspektywy, czyli schody płyteczki, oczywiście ściany gładzie, tu mamy salon i to co widzicie, podłogi tam do samego końca, wszystko w płytkach, łazieneczka, odpływ liniowy,
oczywiście płyteczki. Tu jeszcze jest nie wiadomo, co z tymi schodami, ale zobaczcie tak z perspektywy dołu. Tak wygląda góra. Tu już coś zaczęliśmy dłubać. Adrian walczył tutaj z tematem. Sypialnia taka duża. Jakaś garderoba tam pewnie. I tu docelowa ma być łazienka, wanna. Także troszkę pracy jest. Podłoga tak, prawdopodobnie tak samo płytki. Także troszkę pracy na stół czeka. Oczywiście pozdrowienia dla inwestorów. I ostatnia sprawa, sprawa tarcz, bo zauważyłem ostatnio filmik z cięcia tarczą, a gdzieś ją tu mam rzuconą, Queen Grass. Aż się przeraziłem, bo kupiłem tą tarczę, jak widzieliście tam któryś materiał do tyłu, miałem tą tarczę, pokazywałem, mówię, co znów zrobiłem, że takie coś kupiłem, nie chcę mówić co. I na obecnej pracy założyłem tą tarczę, zresztą widać, będziecie wiedzieć na przebitkach, jakie jest zużycie na tej tarczy, już kilka, jak nie kilkanaście metrów, oczywiście gresu ścięła. Dlatego postanowiłem na takim krótkim odcinku, zobaczcie krótki test żbika, Queen Grass i dwie nowe tarcze. I jak potestuję, to się wypowiem, jak te tarcze się mają. W każdym razie są bardzo cieniutkie. O ile pamiętam, 1,2 mm. Tam jedna jest właśnie do spieków. Też naciąłem. Zobaczycie.
Na obecnej pracy tam jeszcze obrabia wannę. Takie kilka ujęć też zapraszam. Zobaczcie. Zacząłem się bawić i zobaczcie, jak obrobiłem półokrągłą wannę. I okazało się, że inwestor jednak nie chce i chce mieć poniżej wanny płyteczki. Także miałem podwójną pracę. I uprzedzam fakty zaraz, bo będzie gdzie jest rewizja. Rewizja jest z drugiej strony w szafce, także to nie przeze mnie nawet wymyślone, bo to już było, także tak zostawiłem. Także z tym nie ma problemu z dojściem. Wanna jest zabudowana, miałem właśnie dzisiaj ciąć te płytki na wannę, bo tam jest właśnie, mam pociąć cała wanna, ma być po prostu z listewek, jak gdyby z całych płytek pociętych na listewki, także to w niedługim czasie pokażę, zobaczycie jak to pewnie wyszło. Jeśli materiał Ci się podobał, zostaw suba, zostaw łapeczkę, mi to pomaga, jak już powtarzam kilka razy. Jakieś pytania? Ostatnio wyjątkowo 2 dni nie odpowiadałem, bo bardzo przyjeżdżałem późno i to bardzo późno. Postaram się nadrobić. Jak na razie mam tyle czasu i poświęcam, że na oczywiście mądre zapytania odpowiadam. I tyle. Cześć.